Mamy funkcję wymierną f, czyli iloraz dwóch wielomianów. W liczniku mamy minus 4x do piątej plus ax do trzeciej plus b, a w mianowniku x do piątej minus cx kwadrat plus d, gdzie a, b, c i d są nieznanymi stałymi. I naszym zadaniem jest wybranie spośród czterech wykresów tych wykresów, które mogą być wykresem funkcji f. Przy czym mamy tu jeszcze uwagę, że linie przerywane oznaczają asymptoty. Czyli tutaj musimy zaznaczyć, no, przy czym widać, że możemy zaznaczyć tylko jeden wybór, więc to jest pewne ułatwienie. Jak zwykle zachęcam, aby przerwać oglądanie tego filmu i spróbować samodzielnie rozwiązać to zadanie. Ja je skopiowałem tu i tu je spróbujemy rozwiązać. No dobrze, spróbujmy przeanalizować, co my tu wiemy. Otóż tak, ponieważ C i D są dowolne, to właściwie my nie możemy na przykład kierować się dziedziną, prawda? Dziedzina funkcji wymiernej to są wszystkie liczby, gdzie mianownik jest różny od zera, no ale ponieważ w zależności od tego, jakie jest C i D, ten mianownik może mieć różne miejsca zerowe, no to oczywiście tutaj nie rozstrzygnie nam to. Tutaj rzeczywiście mamy różne, prawda, asymptoty pionowe w różnych miejscach. Wobec tego no, nie jesteśmy w stanie tutaj na tej podstawie rozróżnić tych wykresów. Natomiast rzeczą, która jest tutaj wspólna dla tych wszystkich funkcji, niezależnie od tego, jakie jest A, B, C i D, to jest to, że, prawda, że oba te wielomiany w liczniku i w mianowniku są piątego stopnia i współczynniki przy tych piątych potęgach są ustalone. No i na górze jest minus 4, na dole jest 1. Teraz co nam to mówi? Otóż to nam mówi, że wszystkie te funkcje mają asymptotę poziomą w plus minus nieskończoności równą minus 4. No dlaczego tak jest? Spróbujmy to sobie zobaczyć. Czyli tak, minus 4x do piątej plus ax do trzeciej plus b, może jakiś lepszy kolor, plus ax do trzeciej plus b, dzielimy to przez, a może zostawmy zielony jeszcze przy x do piątej, x do piątej, a tutaj mamy x do piątej minus cx kwadrat plus d. Minus cx kwadrat plus d. I teraz zastanówmy się, co się dzieje, jeżeli x jest bardzo duży. No i teraz można to zrobić na dwa sposoby, no albo te podzielić przez siebie te wielomiany, albo można też podzielić licznik i mianownik przez x do piątej. No, czyli powiedzmy, że interesuje nas zachowanie tego wyrażenia dla bardzo dużych x-ów, tak? Dla dużych ujemnych, czyli dużych co do modułu. Czyli moduł, napiszmy tutaj moduł x duży. No, po prostu różny od zera, może wystarczy nam to napisać, dlatego że my chcemy podzielić licznik i mianownik przez x do piątej. No, wolno, ułamek jak mamy, iloraz dwóch liczb się nie zmienia, jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez liczbę różną od zera, no tutaj tą liczbą będzie x do piątej. Czyli mamy tak, minus 4 plus, no ax do trzeciej przez x do piątej to jest a dzielone przez x kwadrat plus b przez x do piątej. To jest nasz licznik. Natomiast w mianowniku mamy co? 1 minus c przez x do trzeciej plus d przez x do piątej. Teraz myślimy o tym, że x jest bardzo duże dodatnie albo dużo ujemne. No to wtedy te rzeczy są bardzo bliskie zera, prawda? Czyli w zasadzie dla dużych x-ów, czyli moduł x duży, to jest takie trochę nieprecyzyjne, ale intuicyjne, no to jest w zasadzie minus 4 przez 1, czyli to, no to już jest dokładnie minus 4. No i precyzyjne określenie tego to jest właśnie to, że granica tej funkcji w plus i minus nieskończoności jest minus 4, czyli ta funkcja wymierna ma asymptotę poziomą minus i plus nieskończoności y równe minus 4, czyli to jest asymptota pozioma plus minus nieskończoności y równe minus 4. Wszystkie te funkcje, niezależnie od tego, jakie jest a, b, c i d, mają tę cechę. No to teraz popatrzmy na wykres. Tutaj mamy asymptotę poziomą 1, to nie. Tutaj mamy asymptotę poziomą 3, też nie. Tutaj mamy asymptotę poziomą 4, też nie. I tu mamy asymptotę poziomą minus 4. Więc jedynym punktem, jedynym wykresem, który ewentualnie
spełnia warunki nałożone na tę funkcję f, jest wykres d, jedynie tutaj jest minus 4. No to jest taka sytuacja, że co, że gdzieś tam jest, ta mianownik ma jedno 0 tylko, no tak się może zdarzyć, prawda? Tak się może zdarzyć, prawda? Jak c jest 0 na przykład, to mianownik to jest równanie x do piątej plus d równe 0, no i to równanie ma tylko jedno rozwiązanie, bo jest nieparzysta potęga, prawda? Na przykład jeżeli d jest, nie wiem, tutaj widać, że to ma jakieś tam rozwiązanie minus 2 z kawałkiem, czyli na przykład jeżeli c będzie 0, no to mianownik się, czyli na przykład c równe 0 i d, nie wiem, równe, tutaj mamy, ma być troszkę więcej niż minus 2, no to d równe do piątej, 2 do piątej, na przykład 33, prawda? To wtedy mianownik jest x do piątej plus 33 równe 0, no i to pierwiastek piątego stopnia z minus 33 jest zerem, no i to jest właśnie troszkę tam więcej niż minus, troszkę więcej co do modułu niż minus 2. No dobrze, niezależnie od tego, jedynym wykresem, który może być wykresem funkcji tego rodzaju jest wykres d, dlatego że tylko on spełnia warunek, że ma asymptotę poziomą y równe minus 4. Czyli wracamy tutaj, d sprawdzamy i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.